Prezydent Andrzej Duda w Stalowej Woli, a częstochowscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nieco po godzinie 12 wraz ze swoimi zwolennikami w Alejach Najświętszej Maryi i Panny rozpoczęli, jak mówiła europoseł tej partii Jadwiga Wiśniewska, restart kampanii Andrzeja Dudy. Zapraszamy częstochowian i mieszkańców ziemi częstochowskiej do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkie ręce na pokład. Będzie nam bardzo miło, jeśli Państwo będziecie się zgłaszać i przyłączać do naszej biało-czerwonej drużyny. Zależy nam bardzo na tym, żeby pan prezydent Andrzej Duda w Częstochowie i w całym okręgu częstochowskim uzyskał jak najlepszy wynik. Polska zasługuje na to, żeby mieć dobrego gospodarza, odpowiedzialnego prezydenta, bardzo ważną w państwie osobę. To, że udało się w czasie pandemii COVID-19 uruchomić kolejne tarcze antykryzysowe, to dowód na dobrą współpracę rządu i pana prezydenta. Zatem warto powierzyć kolejną kadencję panu prezydentowi.